układ tygodniowy na następny tydzień. Na tydzień od 20 września do 27 września. Kochani Państwo, zobaczmy, co pokażą karty Tarota na następny tydzień, czego mamy się wystrzegać, na co uważać, na co zwrócić uwagę i co mamy ewentualnie ważnego do zrobienia. Karty Tarota pokażą nam na 5 dni roboczych w tygodniu, co mamy do załatwienia, zrobienia i na 2 dni weekendu, sobotę i niedzielę również, co ważnego do nas przybędzie lub co się wydarzy. Zanim zacznę, oczywiście standardowo proszę Państwa o subskrypcję mojego kanału. Dziękuję serdecznie za wszystkie wspaniałe komentarze, za wymianę energii, za interakcję ze mną, co motywuje mnie do nagrywania następnych wróżb. Dziękuję serdecznie. Proszę również o lajki, kochani widzowie. Proszę o więcej komentarzy, by ten kanał się rozwijał, żył, byśmy byli po prostu w interakcji cały czas. Jest to bardzo ważne dla rozwoju takich kanałów, ponieważ ja oczywiście kręcę to dla Państwa, więc chciałabym od Państwa również wymianę energetyczną. Kochani Państwo, zobaczmy, co przemówi Tarot. W poniedziałek uwaga na przeciążenie. Być może weźmiecie sobie dużo spraw na barki, których nie będziecie mogli udźwignąć. Jeśli zaczniecie od poniedziałku w szybkim tempie załatwiać wszystko naraz, to będziecie mieli stres, duży balast, dużą presję. Coś Was przygniecie, czemu być może nie podołacie. Cufil, czyli za dużo wzięliście na swoją odpowiedzialność i nie możecie być może temu podołać, mierzcie siły, jak to było po polsku, mierzcie zamiary na siły, znaczy chodzi mi po prostu, zapomniałam może jak to było to hasło, to powiedzenie, to przysłowie, ale chodzi o to, że byście wzięli tyle spraw na siebie, ilu możecie tak naprawdę podołać. Ponieważ jeśli weźmiecie za dużo właśnie na swoje barki, to napotkacie na swoją granicę jakby sił. Będziecie właśnie przesileni. Także uwaga w poniedziałek, kochani, byście nie powiedzieli do za wielu spraw tak, nie wzięli na siebie tylko właśnie za dużo obowiązków, które przerosną Was. Tutaj mamy od poniedziałku stres, który doprowadzi Was od razu w poniedziałek do jakiegoś kryzysu, do utraty sił, do przesilenia, więc kochani, mierzcie siły na zamiary i racjonalnie i odpowiedzialnie planujcie swoje zadania. Tutaj od poniedziałku być może, jeśli nie wiem, czy w pracy, czy w rodzinie,
czy w zespole pracowniczym, czy nawet w załatwianiu różnych spraw, urzędach, będziecie odczuwali po prostu taką presję, dróg, czasu. Także uwaga, karta mówi ta również o 10 dniach, czyli może rozłóżcie sobie te zadania na parę dni i nie próbujcie załatwić tych wszystkich rzeczy, spraw w jeden poniedziałek lub w jeden tydzień. Nie bierzcie dużo odpowiedzialności na swoje barki i jakieś ciężkie, za ambitne cele. Po prostu naprawdę dopasujcie do swoich sił, do swoich możliwości. Także uwaga, kochani, na poniedziałek, żeby od razu tutaj nie przesilić się i by udźwignąć wszystkie wasze obowiązki, sprawunki, zadania, które macie do załatwienia. We wtorek znowu macie bardzo dużo pomysłów na coś. Wspominacie, macie kreatywne pomysły, być może fantazjujecie, macie iluzje, wręcz 7 kielichów mówi o pomysłach, które być może nawet nie są realne do zrealizowania. Że macie wiele pomysłów, których nigdy nie zrealizujecie, ponieważ są tylko fantazją, iluzją. Być może we wtorek macie jakieś różowe okulary założone, przez które widzicie świat troszeczkę iluzorycznie. Uwaga, by fantazja wasza, kreatywność nie zabrnęła, nie zaprowadziła was w kozi róg. Potrzebujecie we wtorek troszeczkę racjonalności, twardego stąpania po ziemi. Ta karta jest przeciwieństwem tego. Ta karta mówi o marzeniach, o planach, które być może nie są realne. Ściągnijcie różowe okulary i przestańcie fantazjować. Popatrzcie, jakie są wasze możliwości lub co jest w waszym zakresie, by racjonalnie właśnie tutaj wykonać, zrealizować. Oczywiście macie marzenia. Oczywiście macie wiele pomysłów. Być może jesteście zakochani, coś planujecie, opowiadacie coś pięknie, fantazjujecie, przyrzekacie coś komuś. Jednak uważajcie, czy możecie dotrzymać tej tajemnicy. Czy nie będzie to tylko jakieś wielkie rozczarowanie. Nie macie być może jakiejś racjonalności we wtorek, może się pogubicie i macie dużo wizji, dużo idei, ale żadnych nie będziecie mogli ewentualnie zrealizować. Także zejdźcie na ziemię we wtorek i planujcie lub obiecujcie rzeczy tylko te, które są realne do zrealizowania, które wy w waszym zakresie personalnym, finansowym możecie rzeczywiście realnie wykonać, zrealizować. W środę, kochani, trzy monety. Trzy monety mówią o ambitnej pracy
i pochwale, uznaniu dla Waszych kompetencji, talentów, pilności, ambitności. Wasze kompetencje lub talenty będziecie mogli pokazać w Waszej pracy. Będziecie mogli wykazać się czymś nadzwyczajnym. Będziecie mogli jakby pokazać właśnie swoje dobre strony w pracy i przez to dostaniecie pochwałę i uznanie czy szefa, czy Waszego zespołu pracowniczego. Jeśli nie pracujecie lub pracujecie samodzielnie, być może jest to również uznanie w partnerstwie, w miłości, w macierzyństwie, czyli uznanie jako matka, ojciec, uznanie jako mąż, żona, jako partnerka, jako dobry rodzic. Coś w środę uda Wam się dobrze wykonać. Ktoś dostrzeże właśnie Wasze nadzwyczajne jakieś predyspozycje. Czyli w środę nie wstydźcie się pokazać, czy w środowisku zawodowym, czy rodzinnym, partnerskim, swoich własnych talentów, kompetencji, które macie. Ponieważ za to właśnie, za pilność, za Waszą pracę będziecie dostrzeżeni i otrzymacie duże uznanie. Być może w środę uda się osobom pracującym dostać podwyżkę, lepszy kontrakt, jakieś projekty, o które się ubiegacie. Być może zdacie jakiś ważny egzamin, na przykład prawo jazdy. Być może, jeśli jesteście studentami, również ludzie młodzi patrzą na mój kanał. Jeśli jesteś studentką, studentem, być może w środę zdasz pomyślnie jakiś egzamin, za który będziesz pochwalony, doceniony poprzez Twoją pilność, ambicje, aspiracje. W środę pokaż się swoim stabilnym charakterem. Jeśli pytacie o sprawy miłosne, w środę pracujcie ambitnie, pilnie nad swoim związkiem. Jeśli wiecie, że jest jakiś problem, sprawa do wyjaśnienia lub coś musicie poprawić w Waszej relacji, w środę właśnie jest odpowiedni na to czas, by przyszły dobre rezultaty Waszej pracy. Tutaj możecie dostać również w pracy lub na studiach jakieś odpowiedzialne zadanie, ponieważ ktoś dostrzeże Wasze kompetencje, talenty, Wasz charakter, Wasze ambicje, właśnie predyspozycje i być może dostaniecie właśnie tu jakieś zadanie ważne, specjalne. Być może w środę zakończycie jakiś etap ważny, przypuśćmy jakiegoś kształcenia, gdzie dostaniecie jakiś dyplom, certyfikat i będziecie z tego dumni. Także środa, pozytywny dzień dla wszystkich aktywnych, ambitnych osób. W czwartek, kochani, powinniście być aktywni, energiczni w dążeniu do swoich celów. As de Stäbe, czyli as buław. As buław mówi przede wszystkim o szansie na otwarciu się nowych, różnych szans, na żywotność, nowe cele, nowe plany, aktywność, energia do działania, rozrost, czyli rozmnożenie, pomnożenie się różnych pomysłów, nowych idei. Jest w czwartek jakaś szansa, by coś
nowego zacząć, by jakieś przedsięwzięcie właśnie, czy plany tutaj rozpocząć, by wykazać się kreatywnością, aktywnością, dążeniem do celów, kreatywnością. Ważne jest, by w czwartek zacząć jakieś plany, by coś się rozwinęło, rozmnożyło. Czy pieniądze, czy może dostaniecie więcej godzin w pracy, podwyżkę, nowe projekty. Będziecie mieli jakieś nowe plany z partnerem, poznacie nowego partnera, będziecie mieli nową szansę w związku teraźniejszym. Zacznie się coś aktywnie nowego, ale za pomocą waszej aktywności, energii, odwagi, by zacząć jeszcze raz coś nowego, by spróbować jeszcze raz, by odważyć się właśnie na coś. Będziecie mieli nową siłę, no w miłości, chodzi również tu o pożądanie, być może jakąś nową seksualność lub rozpoczęcie jakiejś seksualności, pożądanie, namiętność, witalność. Także przygody, flirty, jakieś może rozpoczęcie jakiejś afery, jakiejś przyjaźni plus, zaangażowanie się w jakiś związek, zrobienie następnego kroku w stronę seksualności lub motywacja właśnie do nowych przedsięwzięć. Ambicje, by zacząć aktywnie nad czymś nowym pracować. Niezależnie co to jest. Każdy z Was pyta co innego. Czyli w czwartek ważna jest akcja. Aktywność. Wykorzystanie nowych możliwości. Nowe zadania. Rozpoczęcie nowych projektów. Wzięcie sprawy w swoje ręce i dążenie aktywne, kreatywne do celu. Szansa, wykorzystanie szansy, by coś zmienić na lepsze, by coś właśnie nowego w swoim życiu zacząć. Niezależnie, czy jest to nowa praca, nowy związek, nowa szansa w starym związku. Ta karta mówi również o szybkości działania. Czas tej karty jest jeden dzień. Czyli jeśli mówimy o czwartku, macie jeden dzień, by aktywnie rozpocząć właśnie tu coś nowego. Z pełną siłą, odwagą, pewnością siebie. Piątek, świat. Karta świata, kochani, karta wielkich arkan, mówi o otwarciu się na nowe. Pozytywne myślenie, pozytywna motywacja, być może jakaś podróż zagraniczna, być może jakieś nowe kontakty w internecie, być może nowe randki, nowe spotkania z kimś, być może kto jest z zagranicy, czyli cudzoziemcem. Karta świata mówi o tym, że rozpoznajemy, że jesteśmy, że osiągnęliśmy jakiś cel, że dużo osiągnęliśmy. Jesteśmy szczęśliwi z tym, co mamy, co osiągnęliśmy. Jesteśmy szczęśliwi z czegoś, co się w naszym życiu wydarzyło. Ale otwieramy się na nowe.
być może na nową miłość, na nowe szczęście, na nowy sukces, być może na nową podróż, nowe szczęście rodzinne, być może na nowe kupno domu, przeprowadzkę. Karta ta również mówi o przeprowadzce, być może wyjeździe nawet za granicę. Być może podjęciu pracy za granicą. Niemniej jednak jest to karta pozytywna, pozytywnego myślenia, pozytywnych zmian, gdzie jest szansa na sukces, na harmonię, na nowy nawet związek, partnerstwo. Także tutaj, kochani, karta ta mówi, by znaleźć swoje miejsce w życiu, by otworzyć się na znalezienie nowej perspektywy. Także zgadza się tutaj ten tydzień od poniedziałku do piątku, ponieważ we wtorek macie bardzo dużo pomysłów, planów, marzeń. Powinniście się na coś zdecydować. W środę osiągacie jakiś sukces, gdzie ktoś zauważa wasze talenty, docenia was, uznanie wam tutaj pokazuje wręcz. Lub kończycie jakąś naukę, kurs, szkolenie. Przepraszam. W czwartek zabieracie się tutaj do nowej akcji. Otwierają się nowe szanse. W piątek myślenie pozytywne o nowej fazie, która zaczyna się w waszym życiu. Być może nawet nowa miłość, przeprowadzka, podróż, wyjazd za granicę. Taki jest tydzień. Pełny jakichś nowych przedsięwzięć, pomysłów, sukces, zmiany. Zobaczmy sobotę i niedzielę, co się wydarzy. W sobotę, kochani, koło fortuny. Oczywiście koło fortuny, szybkie zmiany. Czyli zmiany na lepsze, raptowne, błyskawiczne zmiany, przeznaczenie, które coś zmieni w waszym życiu. Przeznaczenie, które podsunie wam jakieś ważne zadanie do wykonania. Jakiś ważny krok, który musicie zrobić. Otworzy się coś nowego, jakaś błyskawiczna zmiana, która jest przeznaczeniem dla was z góry. Ponieważ koło fortuny jest kartą przeznaczenia. Raz jesteśmy na dole, raz na górze. Ta karta mówi o tym, by zacząć coś nowego, by się nie bać zmian, by odważnie, szybko reagować i aktywnie właśnie próbować coś nowego. Przyjdzie z przeznaczenia, znaczy jakby przeznaczenie podsunie wam właśnie tutaj coś nowego pod nos. Wy musicie oczywiście aktywnie, kreatywnie tutaj działać. Tutaj jakieś zmiany, nowy cykl w waszym życiu. Zaczyna się nowa faza. Wydarzy się to od razu lub maksymalnie do 10 dni. Czyli jest to krótkotrwały czas, który przyniesie właśnie jakieś szybkie zmiany. Także bądźcie gotowi, kochani, tutaj na jakieś nowe zadania do wykonania, nowe szanse. W niedzielę słońce, pozytywne
rozwiązanie różnych spraw, nowych planów, właśnie piękny czas, beztroskość. Serdeczność, ciepło, nowy początek czegoś, wyklarowanie różnych spraw, nowe plany, witalność, klarowność umysłu, radość z życia, radość z nowej szansy, radość z nowej perspektywy, gnanie do sukcesu. Wiara w to, że się uda. Pozytywne myślenie. Dziecko szczęścia wręcz. Widzicie, kochani, dziecko szczęścia, które gna po zwycięstwo na białym koniu. Czyli tutaj beztrosko, odważnie, wręcz z naiwnością dziecka podążamy w stronę nowych planów. Otwieramy się na nowe. Pozytywny czas zaczyna się w niedzielę. I pozytywne myślenie jest ważne do tego. Jeśli macie do załatwienia w niedzielę coś, na pewno załatwiajcie to w dzień. Czyli w czas, kiedy jest jasno, świeci słońce i są jasne promienie słoneczne. Tutaj piękny tydzień i pozytywne zakończenie tygodnia, kochani, słońce koło fortuny. Jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście się to u Was spełni. Czy wydarzy się coś niezwykłego, nowego? Czy przemieni, zmieni się coś u Was? Życzę Wam, kochani, wspaniałego tygodnia wrześniowego i udanych spraw, dobrych wyborów, uznania w pracy czy w rodzinie, aktywności, energii, witalności, pomysłów, kreatywności i otwarcie się na nowe plany. Dziękuję serdecznie, kochani Państwo, za odwiedziny na moim kanale. Pięknego tygodnia i do usłyszenia już wkrótce.